Sytuacja w Przewodowie pokazała, że dzisiaj niczego nie możemy być pewni. Zawsze powtarzam, że Putin jest nieobliczalny, nieprzewidywalny i takie sytuacje, to też jest opinia ekspertów, mogą się zdarzać. Zatem myślę, że obrona naszej wschodniej flanki, pamiętajmy, że jesteśmy przyfrontowym państwem, jest uważam bardzo istotna i bardzo ważna. I tak a propos tej opinii opozycji, panie redaktorze, wczoraj byłam na takim bardzo dużym spotkaniu z mieszkańcami Kalisza i proszę mi wierzyć, że opinia jest jednoznaczna, bardzo krytyczna. Dlaczego nie chcemy przyjąć tej baterii? Dlaczego nie chcemy przyjąć systemu Patriot do Polski, skoro oferują nam to Niemcy, skoro wzmocniłoby to naszą obronność, nasze bezpieczeństwo? No nie, bo nie, bo prezes Kaczyński pytanie, wyszedł, czy by wzmocniło, nie. Bo to, co do tego istnieją poważne wątpliwości. Taki system nie mógłby zestrzelić tego pocisku, który spadł w Przewodowie. Znacznie łatwiej by sobie z tym poradził, gdyby stacjonował po ukraińskiej stronie granicy. Ale panie redaktorze, no chyba jednoznaczne jest też to, że lepiej mieć te baterie niż ich nie mieć. No to uważam, że tutaj za bardzo nie ma co z tym dyskutować. Mamy dwie baterie do tej pory i to wszyscy mówią, że to jest jednak za mało. Jesteśmy w sporym niebezpieczeństwie. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie wiemy, co się może jeszcze wydarzyć. Jeżeli taki system mógłby być wzmocniony na naszej wschodniej flance, no to tylko trzeba dziękować. Pani poseł...